Siema wszystkich, Michael z wiadomo skąd, czyli o, jest oto właśnie długo oczekiwany Long 5000 Grain Combine. How are you? How's it going? How you doing? Michael wita. Będziemy obgadywać różnego tego typu tematy z krwi i kości, made in Poland, 40 lat, nieodpalany nadal do dziś, awaria pompy, wtrysków, nie dostaje paliwa, ale silnik kręcił na samostarcie, jak słyszeliście, jak mechanicy go gwałcili prawie na tym samostarcie i on w sumie prawie jakby palił na tym samostarcie. Więc stoi sobie tam, czeka, będzie kolejna seria z filmów, remontu i tak dalej, też będzie remont, jakby powiedzieć, do czego, no po prostu mocarni, tych wszystkich innych podzespołów, o. Tutaj, gdzie te łożyska pod spodem są i tak dalej. Więc przejdźmy troszeczkę do modelu, właśnie o co biega w temacie. Silnik SW400, jak widoczny, widać w jakim nominalnym stanie. Jest tutaj kompresor klimatyzacji Stira International, no bo to był, jakby nie było, rok 1975, tak, więc jak widać SW400R3, wszystko jest w sumie to samo co w normalnym Z50, czy w przyszłości nawet można powiedzieć Z56, to samo w sumie, jedynie co zrobili to tylko dali to, przenieśli tutaj do góry tą część, więc po prostu tak jak mówię, widać po farbie, że zużycia prawie w ogóle nie ma, więc będziemy później będę robił analizę tego głębszą i oględziny tego kombajnu. Robię to teraz przez komputer, w związku z tym, że jak się jest w realu i się działa, to nie ma tego samego faktu, nie faktu, tylko jakby powiedzieć to, kurna, no nie jest to samo jak na żywo, tak? Wtedy nie ma czasu, żeby szczegółowo analizę ogarnąć. O, dobra. Jedziemy dalej, więc tak wygląda Bizon 5000 Long, Bizon Z55 Ameryka. Teraz tak, zobaczmy teraz jak wyglądał on, jak kosił. Tu Michael ma trochę sporo tematów, więc... Otóż wygląda mianowicie tak, można sobie teraz wyobrazić, jak to mniej więcej wyglądało. Tutaj fotki, pozdrawiamy Cię Maras, dzięki wielkie byku. Za pomoc od innego właściciela, kiedyś byłego, z innej lokalizacji, też Bizona Longa, czy tam dwóch mieli, już nie kojarzę dokładnie, nie pamiętam, ale tak wyglądał mniej więcej jak kosił. No i teraz tak dalej, jedziemy z tematem. Tutaj mniej więcej wygląda jak sypiemy zboże, jest to rok 1981 czy drugi, żeby nie pomylić, ale no tak mniej więcej to wyglądało, można sobie zobaczyć. Husky model 165, takie były właśnie używane przyczepy, więc sypiemy zboże, hello, hello. Jak widać klimatyzacja i tak dalej, więc jest to fajne. Teraz tak, serducho SW400, tak wygląda wewnątrz. Możecie sobie zobaczyć, że różnica od razu z automatu jest tutaj, o. Wkład separatora wody był jakby zapożyczony z John Deere'a, czyli nie ten taki typowy krajowy, tak? Tylko po prostu na wkładki, że można wyciągnąć i wkładać na szybkości. Reszta to wszystko jest to samo. To jest właśnie ta tutaj pompa, jak widzicie, która stanęła prawdopodobnie na sekcjach. Więc mam pompę zastępczą w tym momencie, będzie to zmienione i będziemy robić próbę odpalenia po 40 latach, więc jakby to było, jest troszeczkę historia, więc dalej. Co dalej? O, tutaj mamy kolejną fotkę też, żeby uruchomić Wam tutaj troszeczkę zbliżyć. Tak wyglądał, jak kosił sobie tutaj plony, nawet śnieg jest, jak widoczne na zdjęciu. Header ma też nagarniacze łanu, czy rozdzielacze łanu. No, Long 5000 w polu
jako bojowy już, gotowy. Tutaj kolejne fotki z archiwum, jak to mniej więcej wyglądało. Moja wersja właśnie nie ma tych tutaj na rozdzielaczu WAN-u. Muszę je dokupić z Akmet firmy. No i może ktoś mi je pomaluje w kolorze kombajnu. Ale tak jak widać, tutaj wszystko elegancko, prawie identyko to samo, jak ja posiadam. Dobrze, jedziemy dalej. Co tutaj? Teraz tak wygląda, jak jedzie sobie po szosie. Trójeczka, prawda? No jest taki troszeczkę amerykański, taki troszeczkę na sterydach. Taki Bison Cox, zbiornik większy, robi wrażenie. Troszeczkę podobny do dynamika, bym powiedział, tutaj na tej fotografce, na fotce. No i co tu więcej mówić? Śmiga z pola pewnie. Brak kogutów, wiadomo. Wtedy nie było tak jak kiedyś. No i kolejna fotka z archiwum. Amerykański pejzaż. Pejzaż. Jakby to mniej więcej wyglądało. Też wyglądało. No i pewnego dnia, jak remont się ogarnie i wszystko się tego, to Michael zabite tutaj na pokładzie, żeby otworzyć historię w Stanach Zjednoczonych, tu na miejscu. Bo Michael się nie bawi w żadne tam muzea, jakieś oględziny, albo jakieś tam propozycje, jak już były, że jakieś transporty w kontener, jakiś pan fajnie wymyślił sobie, żeby go rozebrać na części i włożyć w kontener. Nie, to nie tutaj, to pomylony adresat, tak? Z góry uprzedzam. Więc spokojnie. Teraz tak, jedziemy dalej. Co tu dalej można dojąć? Mam zestaw. Pozdrawiamy Cię, Mariuszu, z Wielkopolskiej. Pozdro doły, tak? Na doły zawitamy pewnego dnia. Maniek tutaj mi wysłał taki oto zestaw, który będzie po prostu teraz instalowany, żeby po prostu, wiadomo, po 40 latach, jakby nie było, filtry trzeba wymienić. Albo jak większość mechaników, kto ma wiedzieć, ten wie, jeździć i obserwować. No, więc tutaj wymieniamy to. Teraz tak, dalej. Pejzaż, na którym w przyszłości Michael sobie wyobraża, jak wszystko się uda, a musi, prawda? No to będzie coś tego typu, czyli long w tego typu środowisku amerykańskiej starszej wiosce. Tak jak było to prawie w 75, a jeszcze są takie farmy wszędzie, więc tu sobie można wyobrazić, że będzie sobie śmigał tą drogą z Michaelem. O. Albo może taka druga. Proszę, coś tego typu, no bo jakby nie było, fajnie ten błękit będzie wyglądał na tego typu pejzażu. No, amerykańska czerwona stodoła. A później Mikey Z zagra sobie tam. Teraz tak, tak wyglądały oto te egzemplarze, o których wcześniej wspomniałem, z hydrostatem. Jak widać, jest napisane. Wajcha jest tutaj w tym miejscu i lusterka już posiadał. Były troszeczkę one za nisko, później w niektórych wersjach były to wyżej posunięte, bo powinny być od początku okna dotąd, żeby było widać, o, lepiej tak się widzi. Prosto z tego, a nie z na dół. Więc to tam kolejny patent. Ale jak widoczne, tutaj jest bardzo ważne to, że mamy tutaj już ten oto header, który właśnie w tych wersjach początkowych, polski header cały, starego typu, prawda? Był już w Bisonach Longach, tych 10 sztuk na testy. To był kombajn na testy. Pozdrawiamy panów, co robili testy rok czasu. Więc Bisona. Teraz tak, jak tu widać, też jest klima i tak dalej. Dwie sztuczki, taki byczek sobie tutaj stoi fajnie i czeka. Nówki prawie. I teraz tak. W ogóle dla was wszystkich to mega wielkie dzięki, że oglądacie. Proszę zapinać pasy bezpieczeństwa, popcorn
jedziemy z tematem, prawda? Wszyscy już dopięli się, tak? Bo z fotela wypad zaraz będzie. Dobra, teraz tak. Tutaj jest autentyczny, nie wiem, czy pokazałem dokładnie longa, jak wygląda na pociągu, ale tutaj sobie śmigają już za wielką wodę 75 rocznik. I 75 rok. Teraz tak. Dalej. Gałka, o której wspominałem, jak powinna wyglądać. Sorry, że ja tak troszeczkę wszędzie nie jest zorganizowany, ale no, wybaczcie, jedziemy. Tak ona, taką identyką w longu taka była, po prostu, tylko że tutaj, nie wiem kto sterował kiedyś takim tutaj mechanizmem, to fajnie tutaj sobie szczypie się w rękę. A ta inna nowego typu, nie ma tego problemu. Ta gałka odpadła z tą śrubą, nie mogłem tego znaleźć, więc tego nie ma. Zostało tylko to i jest pomalowane na błękit, gdzie później w głębszej analizie będę pokazywał. O co B. Teraz tak, tutaj o to chodzi, że jest następna, kolejna fotka archiwalna z przystawką do kuku. I jak widoczne, jest to pierwsza z tych 10 wersji, bo charakterystyczna farba na rurze i na zbiorniku. I wiadomo, kabina, nie wiem z jakiego pojazdu, ale to rozkminię. No jak widać, tu jest bardzo ciekawa rzecz. Jest właśnie, to właśnie wskazuje na to, że nie była to ta sama wersja, co ja mam z tych 210 sztuk, ponieważ jest takie jakby przedłużenie tych schodków, czyli z wąskich na szerokie. Tu akurat już było szerokie ogumienie, dostały, tylko że, tak jak mówię, ten element zamiast jako jeden kawałek, to musiała być taka extension, czyli takie przedłużenie, wydłużenie. Dobrze, jedziemy dalej. Teraz tak. Tak jak mówię, przepraszam z góry, że ja nie za komputerowy, ale dobra. Teraz tak. Oto jest tabliczka headeru. Słabo czytać, muszę przyznać. Może przybliżę troszeczkę więcej. Maszyn, coś tam, Poland, wiadomo, numery i tak dalej. Więc jest to dowód na to, że dna headerów były produkcji polskiej. Oczywiście bez wózków. Teraz tak, fotel. Tak wygląda fotel w longu wewnątrz. Później będę wszystkie te emblematy, kabinę, wszystkie podzespoły omawiał szczegółowo. To jest ten fotel, o czym wspomniałem. Te 45 stopni, co się tak fajnie tutaj suwa. Więc mam ten fotel zastępczy, że w razie W, ja bym chciał sobie zmienić to. Śrubki tutaj, cyk, cyk i już mamy ten. Ale fajnie on wygląda, bo jest to taki kolor jakby beżowy. I jest w sumie prawie cały, nadal dobry, więc nie będę na razie nic zmieniał. Wszystko tutaj działa. Jak widoczne, tutaj bardzo fajnie już widać, jak pękło. Tak, więc mam zastępcze, tak jak opisywałem wcześniej. Dobrze, jedziemy dalej. Aha, dla tych, kto teraz dopiero wbije na kanał. No to znajdujemy się w centrali tu, Stany Zjednoczone. Teraz tak, dalej, żeby zobaczyć co się dzieje, to troszeczkę tu tych tematów Michaelowi się tego. Oto ulotki, jak mniej więcej wyglądało to w tamtych czasach. Jest tutaj troszeczkę tego, zbliżenie jak widać już z headerem kuku. Wiadomo o co chodzi, że to były te pierwsze testowane wersje. No i fasolka long, wiadomo. Ona tutaj z przodu jest o wiele mniejsza niż z boku. Z boku są takie, nie fasolki, tylko takie giga fasole, mega fasole. Więc tutaj informacja, jak wyglądał, można sobie poczytać. Kolejna tutaj. Kukurydzu też po prostu się działo. Tutaj jest fajne porównanie, właśnie widać ten header polski jeszcze starego typu, a tutaj przystawka do kukurydzy. No i jakoś niby dawało radę, ale niekoniecznie, bo później było wycofanie z nich, więc tak to troszeczkę historia się potoczyła. Tutaj mamy kolejną ulotkę.
proszę, w kuku śmiga sobie. No, przybliżę więcej. O, żebyście sobie tu zobaczyli. No i tu teraz z tyłu widać, o, jest tak samo to przedłużenie tych schodków, czyli po prostu to było stworzone jakby na wąskie opony, a później musieli dołączyć taką przedłużenie tutaj, żeby nie zahaczyło, wiadomo. No i rura biało z tyłu było tak pomalowane, a późniejsze wersje miały biały pasek, a góra błękit. I właśnie tutaj teraz jest dowód na to, że jest pokazane, jeżeli przybliżę, w tym oto miejscu mamy 18x4x30, czyli starego typu wąskie, jakby, że niby jak od Ursusa, te wąskie kapcie. No i tył wiadomo 10x15 standardowo. I dalej kolejny dowód, 130 koni, Leylanding, tak, 2300 obrotów, więc po prostu na minutę. Więc widocznie chyba 130 na Amerykę dostawał. 53 galony, napisane, tyle się mieści. I do 13 mil na godzinę, jakby ktoś chciał wiedzieć, na trójce z przyspieszaczem na pełnej. Tutaj mam taką ulotkę z bizona na Skandynawię. Jak ją tylko znajdę, drodzy Państwo. Oczywiście Michael tradycyjnie jak szuka, to nie znajdzie, a ten kto nie szuka, to nie znalazł, czy coś tego typu. Tutaj mamy kolejne takie z archiwum, dodatek. Tutaj jest normalna wersja Z56. Fajnie to wygląda, ponieważ jest to opisane również po angielsku. Tylko jeżeli ktoś przeczyta tutaj, to jest gafa. A nie, nie jest gafa, przepraszam. Tylko mówią, że jest spójność z Z58 modelem. Więc fajnie zobaczyć coś takiego polsko-angielsko, czy polsko-amerykańsko. Polsko-angielsko. Fajnie to tak wygląda. Dla kontrastu, dla porównania. A oto tutaj mamy tą dźwignię, o której mówiłem, która uruchamia rurę wyładowczą. Nie uruchamia, tylko odblokowuje. A czerwona gałka służy do tego, to identyko jak w rekordzie, ten sam patent, żeby otwierać i zamykać. Tak. Więc kombajn naprawdę, tutaj kolejny dowód, w jakim stanie kombajn był. Zobaczcie sobie, 1975 rok i mamy nadal jeszcze to wszystko oryginalne, pineski i nawet to nie odpadło. Gdzie to odpada? Generalnie od razu. Zbiornik, wiadomo, jest, więc naprawdę ten kombajn, on chyba się nie dotarł. Zacznijmy od tego. Pompa wody, nie pompa wody, tylko pompa wtrysków, to mniej więcej jest identyko taka sama jak tutaj. I dostałem zastępczą od Mateusza. Pozdrawiam Cię, majster Dirty Garage. Wbijajcie na jego kanał, suby, wiadomo. Więc wysłał mi wtryski i dziękuję też Łukaszu, rolniku. Ciebie pozdrawiam, byku. Zobacz jak do rymu. Nie do taktu. Dzięki za wtryski, a majster dzięki za pompę. Więc zobaczymy, co będzie się działo w temacie. Więc w longu dostał on ropy, tutaj na zbiorniczek oleju, gdzie powinien być. Jest ropa, pokazała się i stanął na sekcjach. Więc w związku z tym pompa będzie później pokazana na filmikach, jak była jej wymiana. Dobrze, dalej. Aha, oto patent. Tu już na Skandynawię, tak jak mówiłem, widocznie nie Michael miał tylko taką wyobraźnię, żeby uzupełnić, dokończyć projekt. Ktoś też dał, proszę, bo tego nie miały, tak? Więc fajnie to się prezentuje, więc Michael myśli, że zrobi podobnie. A też na Skandynawię, żeby tak sobie porównać, te zegary, no były prawie to samo było i ktoś sobie tutaj zrobił patencik, dał załącznik, więc fajne otwarte miejsce, ja tu mam takie otwarte, żeby na koguty był załącznik w tym miejscu, żeby nic nie trzeba było kręcić. Albo tradycyjnie tam gdzieś śruba pod przyciskiem czy obok startu, tak? Więc
teraz jaki Michael ma plan na membranę. Tutaj jak widać w BS-ie, ona jest równo wziernikiem, mniej więcej, że no wiadomo, jak zboże pójdzie ku górze, tak, no to wtedy sygnalizacja kogutów, lamp obrotowych, jest, że zbiornik jest pełny. W longu myślę, że to nie byłby mega dobry pomysł, żeby do końca zbiornik wypełniać, bo oś może odpaść, kurna. Tak było, że ponoć właśnie ten nacisk, no one były dodatkowo wzmacniane, ale nacisk robiło się często gęsto, że pękały te osie, jak w każdym Z56 prawie, czy tam wielu tradycyjnie. No to sobie proszę wyobrazić, co się dzieje tutaj, jak wypełnisz taki cały na fulla. To nie ma osi od rekorda, tak? Umówmy się, więc no może być tragedia, więc Michael sobie pomyślał, że gdzie będzie wizernik, troszeczkę pod tym dać membranę, że może do pół zbiornika i wtedy sypać coś tego, co się wykmini. Tutaj o właśnie. Tak to wygląda. No, wszyscy wiecie, o co chodzi. Pokazywałem na innym filmie. Kiedyś miałem też, chciałem zrobić taki patent, żeby założyć to, ale myślę, że zostawię tak, jak jest w oryginale, żeby tam ludzi nie powkurzać. I trzymajmy się. Oryginał to oryginał, prawda? Jakby nie było. Więc tutaj właśnie są takie różne te... O, tak wyglądał właśnie ten wkład mniej więcej tego filtru. Czyli separator wody. Właśnie tak jak w John Deere'ach występuje to, żeby na szybciutko sobie zmienić, a nie tam cały pojemniczek odkręcać, więc takie coś zostało zastosowane w longu. Kolejna jakby innowacja, czy wybieg do przyszłości. Teraz tak. Kolejna fota, jak wyglądał, jak kosił sobie soję. To były te pierwsze wersje, więc możecie śmiało pisać w komentarzu, która wersja wam się podoba z tego typu headerem i tak pomalowany, czy ten, co teraz jest. Te 210 sztuk. Dobrze, idziemy dalej. Tak wyglądała wersja też Bison America. Identyko to co ja mam na Skandynawie. Po prostu identycznie to samo. Można powiedzieć w pewnym sensie, tylko bez klimatyzacji. Tak, inna sieczkarnia. Innej produkcji. No a resztę to, no i wiadomo, motowidła, tak? To nie od tego. Więc zbiornik naprawdę jest wielgaśny, widać tutaj nawet ten, później pokażę na longu błękitnym, bo sporo mam tych wszystkich fotek, bo tam fociłem, jak byłem na miejscu, jak go zakupywałem. O, czyli tu w tym miejscu jest wziernik zboża, to no ta membrana z przeponą, z tym załącznikiem, to powinna być może, no myślę, żebym dał gdzieś tutaj coś takiego. I też druga rzecz, patent właśnie. Tak wygląda właśnie w longu identyko, tylko tutaj sobie ktoś dokończył to, bo w longu zostało to niedokończone. Wszystkie te 210 sztuk nie miały tego dokończone, które zaraz pokażę. Więc tu sobie ktoś to dokończył. Ja też mam pomysły takie podobne. Tutaj może uderzymy. O, właśnie zakupiłem. Majster mi pomoże, mam nadzieję, wymienić łożysko. To jest od rekorda, czyli po prostu ta górna część powinna być uzupełniona. W związku z tym, że nie wiem, dla mnie to był jakiś patent, co nie dokończyli, bo wtedy zboże sypie się na połowę kombajnu, czy tam na 1/4, czyli krzywo. A musi być to, czyli jakby to nie dokończyli po prostu tego pomysła. O. Dobrze. Tutaj oto jest, znalazłem wreszcie jelonka header, które te motowidła były właśnie używane. Tutaj mamy dowód John Deere, tak, czyli po prostu ta górna część, jak widać, też jest z drewna, czyli to amerykańska była z drewna, pany. I tak w ogóle te podwójniaki tutaj identyko to samo, ta górna część była wzięta
i zabrana do dna polskich headerów. I teraz tak, było to z headerka o numeryzacji takiej. No. I tutaj widać nawet header, jak wygląda tego typu. Czyli jak można zobaczyć, sobie wyobrazić, był naprawdę podobny do polskiego, więc na pewno w ten sposób został tutaj po prostu użyty. No, tylko, bo ten rok produkcji bodajże jest ten sam. No. No i ciekawostka też, jak widzieliście na tych fotkach przedtem, jak wyglądały te dowożenia, no to jest 1971 rocznik. No, czyli w takich czasach wtedy to było stosowane. Nie ma żadnych świateł, nie ma nic. No, bo tak akurat było w tamtych latach. Teraz wszystko się zmieniło, wiadomo. Więc tak to wygląda tutaj sobie to. Jedziemy dalej. O, światła w longu. Jak pokazywałem nowego typu, które posiadam, zmienniki tak wyglądają. Proszę sobie zobaczyć. Starego typu. Od Żuka czy Nysy, jeżeli ktoś kojarzy, pamięta. Jak widać, kombajn tyle lat stoi i po prostu wszystko wygląda, jakby z fabryki wyjechało. To jest niesamowite. On w ogóle jest zakonserwowany jak mumia. A tutaj mamy właśnie to, o czym co pisałem. Różnica pomiędzy Skandynawią a na Amerykę. Ta część była o, tutaj się kończy. I dlatego była dorobiana na środek. A tutaj jest na środek, ale idzie w dół. A ja po prostu chcę dołożyć tą końcówkę, tak jak jest w Rexiu, i pionowo ku górze, żeby sypało. Więc zobaczymy. I właśnie czarne na białym, czy czerwone na błękicie. Widać, że były malowane najpierw na czerwono, później na stany błękit. Czyli RAL 2002. A błękit to jeszcze zagadką. Właśnie teraz pracuję nad tym tematem, żeby dobrać oryginalną farbę do firmy Long, która była stosowana. Jakby ktoś wiedział numery, bardzo proszę, chętnie skorzystam z wiedzy. Kolejna ciekawostka, aha, tu z kabiny teraz widać tak. Wziernik, jak widać, wiadomo, jest. No i ja myślę, że tutaj przeponę w tą stronę dać, to byłoby idealnie. Fotel troszeczkę taki, wiadomo, z użytku. O, tutaj mamy lepszą fotkę. Oto Long wewnątrz, tam ktoś się pytał o mnie o to, proszę bardzo. Bison America Z55, Long 5000, 75 rocznik, jakby nie było, inne piktogramy, tak jak mówiłem, brakuje kapselka, gałka uciekła, ale to tam się ten, ale fajnie to się wszystko prezentuje, fotel nawet nie jest w złym stanie, jak na te lata. No i tutaj mamy taki troszeczkę, jakby powiedzieć, przysmak przed daniem głównym, przystawkę, o tak raczej. Uchyliłem okno, bo było mi gorąco. Klima nie działa. Więc co dalej? Aha, fajna, interesująca rzecz, że Long posiada sprężyny. I teraz skąd te sprężyny? Bo siłowniki są starego typu, prawda? Header starego typu. Te siłowniki, wyobraźcie sobie, były zakładane właśnie razem z tym Automated Header Control, czyli nie wiem, zapomniałem, jak po polsku się to nazywa, no kontrola poziomu headera, tak żeby nie zaorał. To było dodawane jako zestawy, żeby po prostu one współpracowały razem z tym mechanizmem, który jest na dnie headera. Więc fajnie to jest, że 75 rocznik i ma sprężyny, więc fajnie to wygląda. A tutaj poproszę o taki sobie wygląd. Dźwignie, wiadomo, jest to stary typ. Jakby nie było, no przecież to 75 rocznik w końcu, więc tak wygląda ten temat. I tak jak mówię, więcej będę jeszcze pokazywał, więcej fotek, żeby analizę głęboką zrobić. No i wszystko jest naprawdę nic nie, mało zużyte, jak na taki stan, więc nawet tu nie ma
bez dwóch zdań. Schodki tradycyjnie proste, nikt nie urwał. No bo nie, nawet nie kosili, żeby urwać. Header, osłony. Proszę bardzo, tutaj stary typ widać. Tak, kabina. To łożysko jest w tym miejscu, które się zatarło. Więc to wszystkie te elementy zostały ściągnięte. Te węże, co tutaj idą, jak widzicie, to idą właśnie do pompy, która się znajduje tutaj. Do rury wysypu. Opony Goodyear. Nawet jest marka, gdzie pompowaliśmy koła po 40 latach. Jak stał na tych kołach. Wszystkie osłony do headera są. Więc po prostu jest to cały komplet, jak można powiedzieć. I fasola, tak jak mówiłem, jest to giga fasola. Już nie fasolka, tak? Muszę, proszę sobie zobaczyć. Ci, co lubią te rzeczy, proszę. No, więc po prostu long, czyli długo. Chyba long, długo wyczekiwany przez całą Polskę i przez Michaela. Tak to wygląda ten temat. Teraz sobie wejdziemy jeszcze tutaj na szybkości w drugą część. No i żeby do porównania było. Aha. Tak. Czyli po prostu jakby można powiedzieć, że tutaj mamy wersję 5.88 rocznik. Miodzio, panie miodzio. I teraz są te sprężyny właśnie. I niesamowite, że w 75 już były. Więc jest to fajne. E546 od tramwaja. Jakby ktoś posiadał takie klosze, bym był mega zainteresowany. Proszę o kontakt poniżej, bo brakuje mi ich. Może sobie kiedyś je zamontuję, jak się będzie chciało. Też szukałem kiedyś dodatkowych właśnie tych załączników i one są, to było chyba z Allegro, ale jak widać wszystko plastikowe. Jest to inne tworzywo, inny plastik, więc nie jest to samo, więc wysłany. Dostałem oryginały, więc nie ma jak oryginał, panie. Inny materiał, jak sami wiecie, jak same części do Bizonów teraz, jak to wygląda, jak, z czego była zrobiona stala kiedyś, a teraz, to nawet nie ma porównania. No i fotel, który zakupiłem, zastępczy. Tutaj mamy dane, ale niestety nawet na foce nie idzie odczytać, więc sorry, temat zamknę. Fotela. No, więc... Oto historia, tak wygląda Bizonik. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobał. Będą kolejne filmiki. Chcę tylko szybko tam tematy te ogarnąć, jeżeli chodzi o analizy, zagłębiać się i historii, tak? Więc to będzie na razie troszeczkę parę filmików na ten temat, a potem już ciśniemy na żywo, normalnie, a nie tam martwe rzeczy z foty, czy tam jakieś schematy i tak dalej, więc... Ale no jakby nie było, potrzebne są te rzeczy, żeby można było drugie rzeczy stworzyć, prawda? Więc no, z tego miejsca Michael będzie się teraz z Wami żegnał. Long 5000 Grain Combine. Niebawem z Wami się przywita na dłużej. No i elo.